Witam w kolejnym filmiku. Jest to cykl, właśnie użyłam tutaj danego dzienniczki perfumowe. Zapach, który mam w tej odlewce, mam go bardzo dużą ilość, nazywa się, jak dobrze mówię, Le Couvent de Minime. I to jest z Decologne of the Missions. To jest zapach ogólnie niedostępny w Polsce, ale zdarzają się jakieś aukcje na Allegro, albo też kwestie zamawiania, nie wiem, właśnie z eBaya, albo zdarzało się, że się pojawiało w TK Maxie. Zapach jest waniliowy, jest zasadniczo dosyć gurmandowy, natomiast ja takiej kategorii nie lubię, wanilii też nie lubię, ale ten zapach ma w sobie coś ujmującego, dlatego że ta wanilia nie jest ani syntetyczna, ta wanilia nie jest też za bardzo zasłodzona, chociaż jest słodka, i ta wanilia jest również taka bardzo żywiczna, płynna, właśnie żywice, mirra, fajnie to jest skomponowane, dodatkowo przymyka ta nuta kameli. Kamelia, która... jak to już poznałam, z mydła kameliowego i również z zapachu Tommy Hilfiger Flower Rose może dawać efekt poziomkowości. Tutaj jest trochę inaczej. Ona nadaje takiej lekkiej rzeźkości, kwiatowości, ale tak subtelnie daje znać o sobie. Bardzo ciekawy zapach, myślę, że fajny, że chodzi o taką kategorię słodziaków. Dodatkowo nie jest ogólnie bardzo drogi. Bardzo jest bliźniaczy w moim odczuciu do podwójnej wanilii Guerlain, czyli Double... Spirit jest chyba Double Vanille, jak dobrze kojarzę. Miałam kiedyś ten zapach i wydaje mi się, że to jest naprawdę spore podobieństwo. Bardzo takie wręcz rzucające się w nos. To tyle, jeżeli chodzi o ten zapach. Jeżeli chodzi o markę, nic więcej z tej marki nie poznałam, więc się nie wypowiem. Ogólnie tak bardzo dużo zapachów nie ma. To są niby, tak sugeruje nazwa, że to jest jakaś taka seria bardziej też ilościowo, pojemnościowo, jak one występują, że są takie bardzo wielomilitrowe, że takie bardziej jako wody kolońskie, ale no moc tego zapachu i tak dalej, no bardzo przeczy takiemu odświeżającemu charakterowi. Zresztą wody kolońskie mi się bardziej kojarzą z jakimiś nutami lżejszymi, cytrusowymi i tak dalej, niekoniecznie z nutą wanilii. Więc myślę, że to jest taki bardziej zapach otulacz, ma bardzo dobrą projekcję i trwałość i naprawdę przyjemnie się go nosi, gdzie ja nie jestem fanką wanilii, więc to też trzeba podkreślić, a już jeżeli ktoś lubi wanilię, to po prostu rewelacyjny zapach. Czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? To chyba tyle. Ogólnie bardzo tanio go można trafić, więc myślę, że jest taka fajna perełka, bo jest taki zupełnie inny od większości waniliowców, bo ta wanilia jest przełamana, jest też taka bardzo żywiczna, płynna. No oczywiście cena w stosunku do Spirits Double Vanille, no po prostu nieporównanie niższa. Wystawiłam go tylko na chwilę na tej półce. W ogóle to jest trochę już błędów, bo ten flakon to oczywiście nie na tą półkę powinien być, no i tą odlewkę trzeba tutaj trochę wyeksmitować, ale to tylko tak na potrzeby filmików, a ogólnie zaraz staram się pilnować porządku na bieżąco, bo mówię mi po prostu doskonale po sobie, że jak już pójdzie, to pójdzie. Rozpoczęłam cykl świąteczny, taki świąteczno-perfumowy, gdzie będą głównie takie tematy świąteczno-perfumowe związane ze świętami, czyli nie wiem, mandarynki, choinka, zapach właśnie lasu, igliwia, nie wiem, cynamonu, wypieków, takie kwestie właśnie będą. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, na co jeszcze, jaką nutę by chciał zobaczyć, albo jaki zapach, to dajcie koniecznie znać. Póki co jest mandarynka. Dalej będą realizowane kolejne odcinki, ale oczywiście nie zapominam o cyklu jesiennym, bo jakby nie patrząc, jeszcze jest jesień, więc pewne nuty będą jeszcze z cyklu jesiennego, albo takie zazębiające się, bo myślę, że cynamon, który na pewno będzie zrealizowany w najbliższym czasie, obiecywany cynamon, to jest taka nuta jesienno-zimowa, jesienna na pewno pod kątem różnych przypraw, ale zimowa, ponieważ no piernik, święta, to na pewno też. Zresztą jeżeli kogoś interesuje tematyka taka świąteczno-perfumowa, to też, jak już wspominam tutaj, albo po prostu w mandarynce może podlinkuję wpasowujące się tematy, czyli nuty na przykład piernika. A w ogóle ja już to wspominałam jakiś czas temu. Naprawdę fajnie przez tą taką korzenną nutę wyodrębnia się nuta piernika w śliwce japońskiej. To jest taki trochę śliwko-piernik. Co jest dosyć dziwne, ale... Znaczy dziwne. Dziwne dla mnie pod tym kątem, że jakoś wcześniej tak tego nie odbierałam. Ale ja już się nie dziwię temu, że na przykład, nie wiem, Sansuis Nua kiedyś odbierałam zdecydowanie bardziej tak jak zintensyfikowane, klasyczne Sansuis, a w tym roku nagle okazało swoje oblicze w stylu tego zapachu, czyli niszowego Ebody Noir d'Orient, czyli takiego właśnie szarlotki na sposób wytrawny, więc
Mnie już to nie dziwi, zresztą zapach, który mnie na początku rozczarował, niszowy zapach Xeriof, marki Xeriof 1888, na początku uderzył mnie czymś takim ostrym, nawet takim bym powiedziała garowym, i to mnie bardzo tak odrzuciło. Dzisiaj potestowałam ten zapach jeszcze raz, odbieram go kompletnie inaczej. No, czasami się tak zdarza, to jest kwestia tego, że czasami zbyt dużo testowania to też nie jest dobrze, a czasami to po prostu może być kwestia dnia. W cieplejsze dni tak to odbieramy, w chłodniejsze inaczej. W ogóle dzisiaj planowałam użyć coś po prostu tak przepięknie i zaraz wychodzę czegoś po prostu bardzo wiosennego. Myślałam, że może właśnie w użyciu pójdzie ten zapach albo coś innego, na przykład Gin Blossom Lafentoso, o którym ostatnio wspominałam w filmiku Co dla miłośnika Light Blue i I Love Love. Natomiast tak coś mnie wzięło, żeby wziąć tak jeszcze, może chciałam coś z tą wiosnę przywołać, ale tak jakoś mi dzisiaj naszło na tą smakowitą wanilię, która jest naprawdę świetnym zapachem. Przez to, że ta wanilia jest tak przełamana innymi nutami i ta wanilia nadaje słodycze, ale nie zdominowuje, i o dziwo, że w większości zapachów ta wanilia mi denerwuje, wkurza. Tutaj ona jakoś jest tak fajnie, fajnie ukazana. Fajnie jest ukazane jej autorstwo i taka właśnie zasadnicza główna rola. Myślę, że warto. Swoją drogą, taka propos takich ciepłych, płynnych klimatów, też takich ciepłych klimatach jest ten owy Xeriof, i w ogóle niedługo będzie filmik o marce Xeriof. Muszę przyznać, że to jest jedna z najbardziej rozczarowujących marek niszowych. A ceny tych zapachów są, no, fenomenalnie wysokie jak na takie zapachy. No ale cóż, o tym będzie właśnie owy filmik. Dajcie znać, co wy dzisiaj użyłyście, czy idziecie w stronę jakichś cieplejszych klimatów, czy może robi się teraz tak ciepło, być taki ciepły weekend, że jednak bardziej coś wiosenno-letniego. Tak, gardło mi znowu wysiada. To tyle, do usłyszenia.